Szczęść Boże, wczoraj dużo mówiliśmy o grzechu i o spowiedzi świętej. Dzisiaj natomiast skupimy się na tym, że grzech nie zamyka nam drogi do świętości. Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć na krzyżu wyzwolił nas z grzechu, który niszczy w nas obraz Syna. W czasach Jezusa śmierć krzyżowa była karą najbardziej okrutną. Na krzyżu ginęli najwięksi złoczyńcy. Jezus zginął niesłusznie. Nie popełnił żadnego przestępstwa. Dlatego tak wielu ludzi wyruszyło się, że Bóg, głowa Kościoła, zginął w tak haniebny sposób. Jednak narzędzie zbrodni stało się narzędziem zbawienia. Jako pierwszy tej miłości płynącej z krzyża doświadczył Dyzma, którego tradycja zwykła nazywać dobrym łotrem. Został on ukrzyżowany wraz z Jezusem i nawrócił się w godzinę swojej śmierci. Jezus Chrystus, wisząc na krzyżu, obiecał mu niebo i powiedział do niego takie słowa: dziś będziesz ze mną w raju. Krzyż stał się dla niego drogą do nieba. Tę prawdę obrazuje budowa krzyża prawosławnego, która ma dodatkową ukośną belkę, z jednej strony skierowaną ku górze. I ten właśnie kierunek pokazuje nam, że przez krzyż możemy osiągnąć życie wieczne. Jedyną nadzieją jest krzyż. Wystarczy, że utożsamimy nasz trud, cierpienie z Nim. Spójrzmy na Niego, na Jezusa, który poniósł śmierć za nasze grzechy, po to, abyśmy mogli otrzymać zbawienie. Nie ma takiego ciężaru, sytuacji, kłopotu, które Jezus na krzyżu nie mógłby udźwignąć. Z Niego uwolnić czy uzdrowić. Tak jak święty Paweł mówi: jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Dalej święty Paweł przypomina, że przez sakrament Chrztu Świętego zostaliśmy włączeni w ofiarę Jezusa na krzyżu. Najbardziej jest to widoczne w liście świętego Pawła do Rzymian. Dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje dla Boga, tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Tak mówił ojciec Pio. Nie wolno nam oddzielać krzyża od miłości Jezusa. W przeciwnym razie stałby się on ciężarem, którego w swej słabości nie potrafilibyśmy udźwignąć. A teraz posłuchajcie krótkiej historii. Pewien mężczyzna, wędrując po pustyni, wpadł do studni. Nie mógł się z niej wydostać i szukał pomocy. Nagle zjawił się filozof. Stanął przy nim i zastanawiał się, dlaczego ten tyle czasu spędza w tej studni. Jednak w żaden sposób mu nie pomógł i odszedł.
Kolejny, który go spotkał, był matematyk. Rozpisał wiele równań matematycznych, które miałyby podpowiedzieć mężczyźnie, jak zaangażować pracę mięśni, żeby ten sam mógł wydostać się z tego dołka. Mężczyzna oczywiście nie mógł sam się wydostać. Kolejną osobą, która go spotkała, był pewien dobry człowiek, który wyciągnął w jego stronę rękę, ale ten sam miał podskakiwać, żeby on mógł go chwycić i wyciągnąć. Mężczyzna podjął wiele prób, jednak każdy kolejny podskok był dla niego wielkim osłabieniem. I ostatnia próba okazała się bezskuteczna. Mężczyzna został w dołku sam. Jednak nagle zjawił się Chrystus, który jako jedyny wszedł do tego dołka, do tego mężczyzny, wziął go na swoje ramiona i wydobył na powierzchni ziemi. Jaki morał płynie z tej historii? Naszą studnią, naszym dołkiem jest grzech, z którego sami nie możemy się wydostać. Dlatego właśnie Chrystus przyszedł na ziemię, żeby przez swoją mękę i śmierć wziąć nasze grzechy na krzyż i nas zbawić. Dzisiaj zapraszamy Was, abyście sami doświadczyli łaski wyzwolenia z grzechu. O godzinie 16 zapraszamy na krótką konferencję o spowiedzi. Bezpośrednio po niej będziemy mieli okazję przystąpić do sakramentu pokuty. W tym czasie będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, abyście mogli podziękować Chrystusowi za łaskę przebaczenia.